Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Kup i Wygraj. Moi drodzy, dzisiaj zaprosiłem na odcinek Pandę i będę z nim rywalizował. Jeżeli ktoś nie wie, na czym polega ta seria, już wam szybciutko tłumaczę. Za chwileczkę przyjdę do sklepu i kupię pakiet oznak za 50 gemów. Kiedy otworzę tę ofertę, z tej oferty wylecą nam 3 odznaki. I właśnie tymi postaciami będziemy musieli zagrać tryb solo oraz duo. Osoba, która zdobędzie więcej punktów, oczywiście wygrywa. Ale zanim przejdziemy do odcinka, polecam teraz szybkie 2 filmiki podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. I uwaga, zmieniają się zasady. Wszystkie osoby, które zostaną wyświetlone na filmie, dostają ode mnie wiadomości zwrotnej 25 zł PSC na zakup Megaboxa. Dziękuję ślicznie bardzo za wsparcie. Na waszą skrzynkę mailową podesłałem 25 zł PSC, więc wbijajcie, kupcie sobie za to, co tylko chcecie. Może być to Megabox, może być coś cokolwiek innego. A ja teraz zakasam rękawy i idę się lat z Pandą. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Panda, siemaneczko. Hejka. I dzisiaj będę rywalizował razem z Pandą. Prawdopodobnie mi się nie uda wygrać, ale... No ale postarajmy się, żeby mi się udało. Panda, słuchaj, dzisiaj walczymy o 100 zł. PSC. O kurde. Jeżeli wygrasz, to masz 100 zł do rozdania dla swoich widzów. Haha, tak to wygląda. Kumplu, teraz kupuję pakiet odznak. I ja ci powiem, jakie odznaki wypadną. Jak myślisz, co będzie? Będzie jakaś legendarna? Ja bym chciał. Ja obstawiam, że wyleci ci odznaka do Penny, do Leona. Okej. I do Tika. No dobra, dobra. Kupujemy. I uwaga. Bam, Sandy i Spike! Zielony Spike z łapką w górę. Dobra, Panda, dzisiejszą mapę jest to 2000 jezior. Tak się nazywa. I masz prawo wyboru jako pierwszy wybrać postać, którą zagrasz mecz solo. Bam, Sandy czy Spike? Ja wybieram... Niech będzie Sandy. Dobra, ty wybierasz Sandy. No i zaczynasz jako pierwszy. Ja będę spektatował. Let's go! Wiesz, ja teraz mam nisko postacie, bo nie pushuję już. Aha, aha, no to będzie ci o wiele, wiele łatwiej, rozumiem. No, myślę, że tak. Sandy, co prawda, lepiej myślę, żeby się spisała z kimś tutaj na tej mapce, niż solo, ale... Myślę, że najgorzej nie będzie, top 3 celuję. No dobra, dobra, ja mam... tu jest robot, dobra. Tak, jeszcze tu jest robot, więc to będzie mega śmieszny tryb. To nie był dobry pomysł, żeby tu robot... No, mogłeś wybrać sobie pamkę, nie? Zawsze, wiesz, byłoby łatwiej. No dobra, o! Dobra, Barley leży. Nie, 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 zostaw mnie. Dawaj, 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 no dawaj, dawaj, Leon! Leżysz? 6 miejsce. Panda, jak ty żeś to przegrał, dobra. Okej, okay, 6 miejsce, Panda. No, smutno mi, mordko, no teraz czas na imię. Spokojnie. No dobra, dobra. Dobra, to w takim razie ja sobie wybiorę Pam na tą mapkę. Dobra, Panda, lecę z koksem. Na dole jest jakiś Colt. Oby cię ktoś szybko zabił. Nie no, mam nadzieję, że nie. Mam w sumie, o kurczę, tu jest Nani. Z Nani będzie... Nie, 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 no głupi płot! Jakie te płoty są chore teraz. Ja zapominam totalnie o nich. Ej! Nie no, ja muszę uciekać gdzieś krzakami. Muszę wywalczyć lepszą pozycję. Ona walczyła ze mną... Niech cię tutaj z dwóch stron obkrążam i będzie gitek. Nie da rady, nie da rady. Ja tutaj muszę wywalczyć sobie dobrą pozycję jakąś. Tam Nani walczyła właśnie ze mną o power cubesy. Ej, ale na tej mapie chyba jest mało skrzynek, czy mi się po prostu tak wydaje tylko? Nie, ty miałeś dwie na początek, Daryl. No, dwie miałem. Tego Daryla bym obił, że miał tylko ulcika, kurczę, Dynamite. Dostał, jeszcze go obiłem, no XD, co to jest za Dynamite dziwny? Dobra, on wyjaśnia tą Nani, dobrze, dobrze, dobrze. Ja tego cuba muszę skroić. I Panda, jestem w tym momencie 6, Jezuniu! Uciekam. Jeszcze bot idzie na mnie, czy mi się wydaje? Nie, poszedł sobie, tak? Dobra, poszedł sobie ten bot. Wyjaśniam to na niej, tak! Jest, Panda, okej, okay, już mam wyższe miejsce niż ty. Teraz poczekam sobie. O, ty Dynamite, cwaniaczku, straciłeś ulcika takiego fajnego. Nie no, nie mogę do niego podejść. Ja muszę zająć sobie środek. Z tym Dynamite'em to będzie mega ciężkie. O, ja tutaj widzę kandydata, który cię wyjaśni. Oj, 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 nie, nie, ulecz się, chłopie. Cold padł? Dobra, ja te cube wjeżdżam i kroję. A, Dynamite! Dynamite, chamie! Nie! Lecz się, gadżet, gadżet, gadżet! Ja dziękuję, ten Dynamite ma sporo. 8. Kurczę, on będzie mnie puszował na daleko.
Ja tej tary nie mogę tutaj... O, wow, ona mnie bije! Tu teraz jest inaczej całkiem! Muszę uciekać, ja muszę uciekać. Teraz masz lipę, nie? Totalną, oni mnie z dwóch stron obtoczyli. Ja mam nadzieję, że będziesz top 3. Nie! No dobra, top 3. Bo to teraz czas na pandę w trybie duo z randomem, let's go! Dobra, moi kochani, panda teraz ma szansę się odbić. Gra duo z randomem postacią Spike. Wow, jeszcze masz B w zespole. No, może być bardzo dobrze, bardzo dobrze, no. A ty masz Serge'a, kurczę, z Galen. Ojejku, to no. Ci powiem, że to jest mocne też duo. To nie są byle bambiki. Znaczy, Gale wiadomo, ma mniej życia. No co, czemu ja mam jakieś resty, że od razu dwa teamy mnie nawalają, a ten se no spokojnie przeżył. No kurczę, powiem ci tak, zapraszając cię tego odcinka, wiedziałem, że jestem na minus 100 zł na dzień dobry, nie? Ale tutaj może coś się uda jeszcze wygrać. Okay. Nie, kruk. Dawaj go! Temu. Nie trafiłeś go? 55 no, KP! Ja dziękuję, dobra. Tutaj dała soczek, dobra. Więc spoko. Będziecie mieli bota, aha. Dobra, szybko spuszował ten dzbanek z miodem. Nie no, ta big auto aimuje tego chłopa. Myślałem, że już tego Gale'a nie porobi. Kruk na czwartym, Nita na czwartym. Ale tu masz ciasno, panda. No i to wszystko zabiera Nita. Ajajajajaj. Czy twój członek drużyny się wyłożył? No, niestety. O kurczę, niedźwiedź, stun. Ja dziękuję. Jest git. Przemyślane wszystko. No właśnie widzę, że to jest calculated ostro. Polecieli we dwoje. Jak porobię tą Nitę, to mam wina raczej. Dobra, nice. Czyli rozumiem, że nice, no to powaliliście bu, okej. Okay. Tak. Bo jest. Ja mam opóźnienie te 3 sekundy. Okej, okay. I tam został jeszcze... Jest Nita została, jest, przepraszam. Jakiś inny team. Oj. Dobra. Dobra, jednak ojeju, Serge 4. I kruk 8, Nita 9, jeszcze bu. Ojeju. I miny na środku. Wow. Dobra, panda saper detonuje, kruk leci w ciebie. Dobra, zatrzymałeś go. Żyjesz dalej, chłopie. Ale nie jest czwarta. I chyba. Uwaga, leci Nita na ciebie. I co będzie z tego? Trzecie? Serio? Zabiliśmy się w tym samym momencie, halo. No trudno, ale i tak bardzo ładny meczek. Dobrze, moi kochani, lecimy teraz z tematem. Teraz gra Farel z Barleyem w zespole. O kurcze, muszę zająć minimum czwarte miejsce, żeby pokonać legendarnego pandę. Wiadomo, o co chodzi, moi drodzy. Panda, ostatnio wygrałeś ten turniej, nie? Jupiterów. Tak, no. Wielką bitwę Jupiterów. No i niestety mnie akurat wtedy nie było, bo byłem w Grecji. Ale w następnej edycji, no raczej już będę brał udział, więc się na pewno zmierzymy. Dobra, ja się... Staram się obronić tytuł mistrza Jupiterów. Mówisz? Dobra, ta Max musi zginąć. Zginęła. O Boziu, serio? Czyż tu bot respi? Jezu, no on się na mnie sfokusuje, to jest 1000%. Nie! Piąte miejsce, proszę. Na szczęście, dobra, jest... Czy jest już mój kulawy Barley? Bo to jest kulawy Barley, on jest niepoważnym chłopem. O kurde, jeszcze tu jest Brock. Wow, Max, piąte to the Max. Miejsce, proszę. Musimy pokonać już jedną... Aha, drużynę, dobra. To może być... Nie. Nasz koniec. Stało. Albo i nie. Dobra, damy radę. Po całej mapce jeszcze gadżet. Okej, okay, kroimy te 3 kuby. Ja na szczęście mam już 6 i prawie 6 tysięcy życia, nie, więc... Nie, 4 filmy. Jeżeli chodzi o Spike'a, no to jest super. I jeszcze ten Brock tylko staje gonga. Przeskoczył! On przeskoczył mój atak! Czy ty to rozumiesz? Musimy tu uciekać, tam Max musi zginąć. 200 IQ, bro. Bomba. Tu jeszcze Jackie, ona dostaje tam ode mnie spowolnienie. 8 cubów Spike, więc koks totalny. Jackie leży. O nie, tak być nie może. Tak być nie może, Barley, resp się. Dobrze, uciekaj, Farel! Leżę, dobra, Barley, jakbyś to przetrzymał, to bym cię na rękach nosił. Kulawy, dawaj. Dobra, ultuj, nie idź tam, no cofnij, 4, 3. No co za spadł. Ale moi kochani, tak czy siak, zajęte 3. miejsce. Więc wygrywam dzisiejszy pojedynek z pandą. Dziękuję za konfetti i oklaski. Powiem tak, panda, no nie sądziłem, że mi się uda wygrać.
Widzę, że troszeczkę skill spadł, chyba mało. Gramy co? W Brawl Starsa teraz? No teraz myślę, że każdy trochę mniej gra. Czekamy na aktualizację wszyscy! Wszystkie osoby, które dokładnie nie mogą się doczekać nowej aktualizacji, zostawiają łapeczkę w górę. Tak jest. Mogłem też wziąć pamkę za pierwszym razem. A to też nie prawda? Nie patrzyłem, nie wiedziałem, aha, że tu jest robot. Ja ci powiem, że ja też nie zwróciłem uwagi, że jest robot, tylko że jest mapa 2000 jezior. O. Dobrze, no, moi kochani, wbijajcie na kanał Pandy, link oczywiście w opisie, subskrybujcie, Panda leci po 200 tysięcy w tym roku, co nie? Tak jest, no już jest 163 tysiące. No to teraz wbijamy, zostawiamy szybika i pomagamy dobić 200 tysięcy. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. W sekcji komentarzy możecie napisać, kogo chcecie, żebym w następnym odcinku zaprosił do serii Kup i wygraj. No po prostu w to nie wierzę, udało mi się wygrać z Pandą, chociaż myślałem, że przegram i to w każdej konkurencji. Na szczęście udało mi się wygrać, zająłem wyższe miejsce. Cieszę się w opór. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Zasubskrybujcie kanał, ponieważ w tym roku lecimy po milion. Tutaj macie kolejny film, który musicie koniecznie obejrzeć. Zapraszam was też na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Link w opisie, a ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!